Dobry wieczór, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszej rozwojowej kawce online. Co prawda, to przesunięcie czasu, nie wiem, jak Wy sobie radzicie. Piszcie, jak u Was się to sprawdza, przesunięcie czasu, bo mamy już tak jakby 21, a, a, a wybiła 20, więc czas na naszą rozwojową kawkę. Pewnie będziecie zaraz dołączać. Bardzo dziękuję już Wam za to z góry, bo słuchajcie. W ten piątek nasza rozwojowa kawa fizycznie odbyć się nie odbędzie, więc możemy sobie tutaj uciąć takie drobne pogaduchy, właśnie tym bardziej. Myślę, że jestem, że wszystko jest w porządku, chociaż dzisiaj u mnie cały dzień były zakłócenia. Pewnie tu zaraz mi dacie znać. Słuchajcie, bardzo chętnie, nie, nie bardzo chętnie, bardzo się ucieszyłam, kiedy przyszedł mi do głowy pomysł na właśnie taki tytuł. Decyduję się. Ciekawa jestem, czy wy jesteście ciekawi, o co Kaman, decyduje się. Decyduje się. Ciekawe, czy... Przypuszczacie chociaż, co tutaj będzie się działo, co mam na myśli i dlaczego ucięłam zdanie w połowie, dlaczego to zrobiłam. Zrobiłam to bardzo świadomie i teraz o tym właśnie sobie będziemy rozmawiać. Cześć Kasia! Cześć Basia! <noise> Cieszę się, że jesteście decyduje się ciekawe co wam przychodzi do głowy i czy w ogóle lubicie się bawić w takie e, zabawy e, że ktoś mówi początek i trzeba kreatywnie e, dokończyć czy, czy lubicie właśnie takie fajne rzeczy e, słuchajcie, decyduje się chcę dzisiaj e, żebyśmy, to nie było wcześniej w planie ale kilka dni temu na instagramie na relacji na żywo wrzuciłam taką krótką ja lubię takie dosłownie chwilkę przemyślenia wrzucić, zainspirować, em, zarzucić, zainstalować temat, jakby. E, I em, kilka dni temu na Instagramie właśnie wrzuciłam o czymś, co później nawet we mnie przez cały dzień pracowało co nawet we mnie czułam tak, taki niedosyt, że kurczę. To, co powiedziałam, było takie ważne, może dla niektórych banalne, może dla innych e, okazało się eureką, e, ale ja czułam, że jest to bardzo, bardzo ważny temat, że trzeba to powtórzyć, że trzeba dać temu więcej czasu niż kilka e, minut na e, relacji na Instagramie. Więc dzisiaj tematem naszej rozwojowej kawy online ta-down, ta-down. dziewczyny tak dużo, tak bardzo dużo się mówi o afirmowaniu się. Tak bardzo dużo się mówi. Czasami zdarza się, że pierwsza taka pomoc SOS, kiedy druga osoba potrzebuje jakiegoś wsparcia potrzebuje pomocy, e to pierwszym takim SOS dla niej, pierwsze, jako pierwsze takie SOS, podaje się, afirmuj się. Mów sobie dobrze, mówisz sobie źle, mów sobie dobrze, mów sobie pozytywne rzeczy, mów sobie to i to. I wiecie co? I to jest ok, i to jest super, bo jest to rozwiązanie, bo jest to droga. Jeśli mamy na przykład. Słabe przekonanie na temat siebie, o tym właśnie mówiłam na Instagramie. Jeśli mamy sła słabe przekonania na temat siebie, jeśli nie do końca się lubimy, jeśli nie do końca się sobie podobamy, jeśli nie do końca jesteśmy, akceptujemy właśnie siebie, to czasami właśnie, nie czasami, najczęściej słyszymy, bo ty sobie mówisz to i to, bo ty zacznij mówić sobie inaczej. I to jest super. Afirmowanie się, czyli mówienie sobie pozytywnych rzeczy, to jest bardzo dobra strategia. Więc dla tych osób, które chcecie coś sobie poprawić, które chcemy sobie coś zmienić, które chcemy zacząć inaczej myśleć o sobie, chcemy zacząć mieć inne przekonania, to jest bardzo dobry sposób. Tylko, bo dlaczego to jest dobry sposób? Ponieważ jest takie powiedzenie, że. Kłamstwo, nawet kłamstwo powtórzone wielokroć staje się prawdą. I tak jest naprawdę, dlatego polecam Wam serdecznie, szczerze afirmowanie. Polecam Wam e, przyjrzenie się właśnie temu, co sobie mówię. E, co, co do siebie mówię, czy jest to pozytywne czy negatywne? Jeśli jest to pozytywne, to super, zostawiamy tak, jak jest, ale jeśli to, co sobie mówimy, na przykład zaraz po obudzeniu, tuż przed zaśnięciem, że na przykład nie jutro znowu wtorek, e, albo ojeny znowu źle wyglądam, albo ojeny znowu ciężki dzień, to, co okaże się po analizie, że nie jest pozytywne, że nam podcina skrzydła, że nam odbiera energię, że nam zabiera radość, warto jest e, na to wymyślić sobie pozytywne zdanie. I to jest właśnie tak zwane afirmowanie. Afirmowanie, czyli stopniowa zmiana przekonań po to, żeby uwierzyć w to, co pozytywne. Ale. O czym chcę dzisiaj bardzo mocno właśnie powiedzieć, bo ja to doświadczyłam na swojej skórze, ja to przeszłam, ja przechodziłam ten bunt, o którym tutaj zaraz powiem. Że czasami afirmacja nie jest dla nas lekarstwem, czasami się zdarza, że wręcz budzi w nas złość, budzi w nas opór, budzi w nas niechęć, budzi w nas jeszcze większą taką, e, takie zniechęcenie, bo wyobraźmy sobie, że kurczę nie lubię siebie, tak? Codziennie rano staję przed lustrem, myję zęby, patrzę na siebie i mówię, jestem beznadziejna, jestem brzydka, znowu mam podpuchnięte oczy, znowu wyszła mi jakaś zmarszczka, albo znowu e, moje życie mija i nic się nie dzieje. No... E, różne historie sobie y, mówimy, więc trudno jest w takiej sytuacji Mówić sobie pozytywnie. Trudno jest w takiej sytuacji zastąpić to pozytywnymi afirmacjami, pozytywnymi zdaniami, bo kiedy nie cierpisz siebie, tak? Bo kiedy nie cierpię siebie tak, że codziennie rano patrzę i po prostu nienawidzę się w lustrze, to trudno jest, żebym zaczęła teraz mówić kocham siebie, ja jestem piękna, jestem wspaniała, kocham siebie, jestem wspaniały, tak? Nie, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście to, piszcie, czy mieliście takie doświadczenie, ale ja tak miałam w pewnym czasie, kiedy zaczęłam właśnie stosować afirmację, kiedy zaczęłam pracę z moim myśleniem, kiedy zaczęłam sobie mówić celowo, specjalnie pozytywne rzeczy po to, żeby zastąpić te negatywne myślenie, to w pewnym momencie przyszedł do mnie taki. Opór, że kurczę, no jak ja mogę sobie powiedzieć, że jestem piękna, jak ja nie uważam, że jestem piękna, jak ja uważam, że jestem brzydka. Rozumiecie? Ta duża przepaść pomiędzy tym, w co wierzysz na swój temat, a tym, co chce, w co chcesz wierzyć, w co sobie wmawiasz, właśnie dzięki afirmacjom. Ta duża przepaść nie pozwala na to, żeby afirmacje zadziałały, a przynajmniej nie szybko. Przynajmniej pewna jestem, że nie zadziałają e, tak szybko, jak, uwaga, zadziała deklaracja. Czym się różni afirmacja od deklaracji? Afirmacja to jest właśnie zdanie. To jest właśnie coś pochodzące z głowy, to jest bardzo racjonalne. Rodzi w nas właśnie, w nas właśnie bunt, że e, nie zawsze, czasem, rodzi w nas bunt, że to nieprawda. Czyli jeśli mam takie bardzo, bardzo negatywne przekonania na temat siebie i afirmuję się tak bardzo, bardzo pozytywnie, to jest to za duża rozbieżność, jest to za duży dysonans, nie, nie, nie zadziała szybko. Ale jeśli zamiast afirmacji w takiej sytuacji zacznę stosować deklarację, czyli pochodzącą z serca, deklarację, czyli deklaracja to jest wyrażenie intencji, uwaga, intencji określonego działania. To już nie jest wmawianie sobie, że jestem piękna, kiedy czuję się brzydka. To jest wyrażenie intencji określonego działania. Jest wtedy wewnętrzna spójność, chociaż jeszcze nie jest prawdą to, co sobie mówimy. I e, chociaż jeszcze nie jest prawdą to, co sobie mówimy, ale e, rodzi wiarę, że to się wydarzy, że to się wydarzy. Czyli m, w praktyce jakby to ująć, e, czym się różni e, afirmacja od deklaracji, m, na przykład. Afirmacja to jest, jestem piękna, i mówię sobie tak przez nie wiem ileś miesięcy i w końcu rodzi się we mnie bunt, bo już trzy miesiące minęło, a ja dalej siebie nie lubię, dalej się sobie nie podobam, to. To jest bardzo takie zimne stwierdzenie. Natomiast deklaracja to jest takie małymi krokami podchod takie podchody do siebie. Małymi krokami mówię do siebie. Lubię siebie coraz bardziej. Każdego dnia lubię siebie bardziej. O, na przykład. Każdego dnia lubię siebie bardziej. Albo każdego dnia dostrzegam w sobie coś dobrego. Nie wiem, czy e, widzicie różnicę pomiędzy właśnie afirmacją a deklaracją. Pomiędzy, to, to jest. Totalna przepaść pomiędzy tymi dwoma, ale jednak najczęściej właśnie stosuje się afirmację. O deklaracji bardzo, bardzo mało jest, o ile z tego co ja wiem, bardzo mało jest materiałów, że jest to mm, strategia mniejszych kroków, po prostu. Więc, e, mm, więc to. Ma tak olbrzymie znaczenie, ponieważ, słuchajcie, jest coś takiego jak prawo dwustronności. Piszcie, czy, em, proszę, czy, czy słyszeliście o prawie dwustronności. Ja pozwolę sobie to przeczytać. Czym jest prawo dwustronności? Prawo dwustronności. Jeżeli czujesz się w konkretny sposób... To będziesz zachowywał się zgodnie z tym uczuciem. Jeżeli czujesz się w konkretny sposób, to będziesz zachowywał się zgodnie z tym uczuciem. Żeby nie zachowywać się jak na przykład w lęku, albo w nielubieniu siebie, zachowuj się odważnie, a strach zniknie. Czyli zachowuj się tak, jakbyś coraz bardziej lubił, lubiła siebie, a wtedy ten opór właśnie zniknie. Słuchajcie, e, jestem ciekawa, co, co tutaj się dzieje. Kasia, Szymon, Natalka. E, cieszę się, że jesteście. Jadzia, jak miło. Mm. Nie wiem, czy są jakieś komentarze. Czasami mi się zdarza. E, komentarze nie widzieć. Zaraz sobie tu jeszcze zobaczę. Nie, w ogóle nic mi się nie wyświetla. Więc ciekawa jestem, co Wy na ten temat powiecie. Czy rzeczywiście doświadczyliście czegoś takiego, że, że ta afirmacja gdzieś tam rodziła w Was taką, taką niechęć, taki opór i takie kurcze wkurzenie, wręcz można powiedzieć wkurzenie, właśnie. I dlaczego tytułem dzisiejszej transmisji właśnie podałam decyduję się, ponieważ chcę się z Wami podzielić dzisiaj afirmacją, która jest moim odkryciem od jakiegoś czasu jest moim takim odkryciem, że nie rodzi we mnie żadnego buntu, żadnej złości, właśnie takiej niezgody, że nie, że to jest oszustwo. Afirmacja ta jest właściwie deklaracją, ponieważ Deklaruje się, że to, to czego jest pełny, e, dziennik 365 dni budowania siebie. Dziennik 365 dni budowania siebie jest to dziennik gdzie każdego dnia prowokujesz się do tego, żeby zadeklarować się do myślenia w dany sposób, do, my, do działania w dany sposób, do postępowania w dany sposób, żeby zap, że deklarujesz się i programujesz się. Bardzo często e, są takie, e, na przykład po całej refleksji, e, po zadawaniu sobie pytań, są pewne e, polecenia, e, że na przykład mm, a a no, nie mogę, akurat. E, zapisz, co z tym zrobisz. Zapisz, co decydujesz się z tym zrobić. To jest e, super. Zapisz, co decydujesz się z tym zrobić. To jest w pewien sposób programowanie siebie w dalszych działaniach, w dalszym sposobie myślenia. Więc to jest ta deklaracja. I e, decyduję się. To jest moja najnowsza afirmacja, deklaracja, moje odkrycie, ponieważ wypowiadając to czuję w sobie olbrzymią moc nie czuję oporu, że jest to oszustwo tylko czuję, czuję w sobie wręcz moc cieszę się, że dołączacie witajcie, witajcie ważne jest, żebyście obejrzeli sobie to później od początku, bo, bo trudno jest wrócić albo może, a może się mylę że będzie trudno zrozumieć o czym w ogóle dzisiaj jest i to, czego doświadczam ostatnio w sobie, i tu nie chodzi o jakieś sukcesy zewnętrzne, jakieś takie wielkie rzeczy, ale to, co, to, co w sobie mogę powiedzieć, że, mm, y, że się jakby przesuwa, że się jakby trybiki, jakby trybiki zaskakują, to wiem, że jest to wskutek właśnie tej deklaracji. Którą e, stosuję od jakiegoś czasu i każdego dnia po przebudzeniu się, wręcz przywołuję to zdanie e, i czuję, jak wstępuje we mnie moc. Decyduję się, uwaga, to jest ważne słowo. Decyduje się, czyli podejmuję decyzję, czyli jestem przekonana, jestem pewna, że zrobię to, że zacznę to robić. Jestem pewna na 100% angażuję się decyduję się. Uwaga, doświadczać, czyli nie w teorii, nie gdzieś tam w marzeniach sennych, nie, doświadczać w ciele, sercu i umyśle, decyduje się doświadczać, czyli wprowadzać to w życie moje, czyli być w tym każdego dnia, decyduje się doświadczać mocy, którą mam w sobie decyduje się doświadczać mocy, którą mam w sobie. Mi się wydaje, że ta afirmacja o deklaracja ma pod sobą wszelkie, wszelkie inne mm, afirmacje, deklaracje, cokolwiek ma wszystko pod sobą. Ja jeszcze sobie na moje potrzeby to udoskonaliłam bardziej. Decyduje się doświadczać mocy, którą mam z góry decyduje się doświadczać mocy, którą mam z góry. Słuchajcie, e, kiedy myślisz w ten sposób, kiedy żyjesz w ten sposób, to jesteś nie do zatrzymania. Tak mi się wydaje. I to nie chodzi o to, że nie będzie porażek, że nie będzie gorszych dni, że nie będzie, e, nie wiem, że będziemy ciągle na fali, na górze. Nie, one będą. Ale, ale ma, czujesz wtedy w sobie taką moc. Czujesz, że moc, którą masz w sobie, pochodzi z góry i jest Twoją wewnętrzną mocą. Uwaga, nie zewnętrzną. Nie zależy od pogody, e, od wypłaty, nie zależy od awansu, nie zależy od humoru koleżanki, nie zależy od humoru szefa, nie zależy od niczego. Jest Twoją wewnętrzną mocą. Daną ci z góry, jeśli w to uwierzysz. Więc dzisiaj się tym właśnie z Wami chciałam bardzo podzielić, ponieważ e, bardzo, bardzo mocno w to wierzę. Wierzę w to, że e, wierzę w to, że y, myślenie w ten sposób, postępowanie w ten sposób, bo wiecie, za myśleniem idzie działanie, czyli jeśli myślisz w ten sposób, to prowokuje to podobne temu działania. E, myślę, że właśnie życie w ten sposób, z taką wiarą, e, sprawia, że, e, sprawia, że mm, zaczynamy być wręcz magnesem. Zaczynamy być magnesem, zaczynamy przyciągać innych ludzi, zaczynamy pomagać innym ludziom. Nie na siłę, nie tym, że komuś na siłę chcemy pomóc, czy nie tym, że e, komuś, kogoś na siłę chcemy uszczęśliwać, ale tym, że inni przy nas stają się szczęśliwsi. Że, a tym, że inni przy nas czerpią z tej mocy. Wiecie, jest takie, e, jest takie, tylko nie wiem, czy będę umiała powtórzyć, ale mm, takie prawo. Mm, jak to było? Że osoby będące w e, otoczeniu, osoby właśnie takiej żyjącej z wizją, będącej magnesem, e, wierzącej w to, że, że ma w sobie moc wewnętrzną, e, że osoby będące wokół korzystają jakby z tej aury, że im się udziela to błogosławieństwo jakby tak, że im się udziela właśnie to błogosławieństwo, to przepowiedziane. Więc, więc myślę, że myślę, że całe to zdanie. Nawet, nie wiem, czy tu bezczelnie się nie zachowam, ale kiedyś napatoczyłam się na taki fajny artykuł jeszcze Bolesława Prusa, um, chyba o idei doskonałości, i tam takie cudne było jedno zdanie, jakby podsumowujące, że dążenie do doskonałości, czyli doskonalenie się, człowiek doskonali się wtedy, gdy doskonali myśl, wolę i uczucie. Myśl, wolę i uczucie. I wydaje mi się, że właśnie w tym jednym zdaniu zawiera się całe to dążenie, właśnie do doskonałości. Ostatnio oddzieliłam się z wami tym, że czytam książkę między człowiekiem a Bogiem, i tam jest wręcz o przebóstwieniu człowieka. My tak bardzo boimy się nie być zbyt próżni, może, my tak bardzo boimy się. Wierzyć w siebie, bo nam to gdzieś tam zakorzeniono, że to jest jakiś egoizm, że to jest jakieś e, nie, e, nieetyczne, nie, nie, nie jest w zgodzie z naszą religią, bo człowiek jest prochem marnym. Tak jest, oczywiście, ale człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bóg go stworzył na obraz na obraz swój i swoje podobieństwo. Więc i jemu chodzi o to, żebyśmy e, Żebyśmy. On chce nas przebóstwić, czyli chce nam dać tę łaskę, chce nam dać to błogosławieństwo, <grym> którym możemy się potem dzielić z innymi. Jest to po prostu dla mnie takie fenomenalne. Więc, dziewczyny, ja yy, nie chciałabym bardzo yy, przedłużać, ale jeśli chcecie ze mną sobie jakieś pogaduchy yy, porobić, to piszcie komentarze, nawet po zakończonej transmisji, nawet jeśli będziecie yy, oglądać powtórkę, to każdy komentarz jest dla mnie. Taką zaczepką, taką zachętą i taką radością, że temat jest wart dyskusji. To jest. Um, zawsze lubię prowokować do tego, żeby dyskutować, właśnie, bo dyskusja um, rodzi mądrość. Różne punkty widzenia rodzą mądrość. Nie jeden punkt widzenia. Ja mogę nie mieć racji i za każdym razem um, staram się pamiętać, żeby to powiedzieć: że mogę nie mieć racji. Jeśli macie inne spojrzenie, piszcie. Więc. Um, więc nie będę przedłużać, chociaż jeszcze miałam w planie kilka rzeczy. Chyba, że chcecie, to piszcie. Chyba, że chcecie, to piszcie. Ale korzystając właśnie z okazji, już chcę też zaprosić nas świetną, wydaje mi się, że błogosławioną konferencję, która jest świetnym, inteligentnym, po prostu genialny pomysł organizatorów. Pierwsza w ogóle konferencja. E, charytatywna i szkoleniowa zarazem w Rzeszowie 19 listopada e, i będą świetni prelegenci. Nawet e, zaproszono, e, zostałam zaproszona i, i przyjęłam z, z zaszczytem. E, więc e, będą świetni prelegenci, będzie można się bardzo dużo nauczyć, dowiedzieć, skorzystać z tej łaski wiedzy, e, ale też przede wszystkim wesprzeć. E, Wesprzeć w potrzebie Piotra Litwina, który potrzebuje, y, potrzebuje samochodu takiego specjalistycznego, ponieważ y, jest niepełnosprawny i na pewno mu to bardzo, bardzo pomoże w funkcjonowaniu, w dalszym życiu i w ogóle w życiu y, z głową pełną marzeń. Bo czemu miałby nie mieć głowy pełnej marzeń? Ka każdy z nas y, chciałby ją, y, chciałby żyć y, marzeniami i realizowaniem ich. Więc, e, więc e, wydaje mi się, że takie rzeczy mogą się dziać wtedy, kiedy właśnie zarażamy siebie nawzajem energią, ale kiedy zarażamy siebie nawzajem energią i tą łaską, właśnie wtedy, kiedy mamy wizję. Wizja daje nam właśnie poczucie woli. Wizja sprawia, że chcemy doskonalić swoją myśl, wolę, i uczucie. Wizja sprawia, że stajemy się magnesem. Wizja sprawia, że się nie poddajemy. Wizja sprawia, że decydujemy się doświadczać mocy, którą mamy w sobie. Wizja to sprawia. Cześć, Madzia. Madzia, polecam, obejrzyj, please, od początku, bo wydaje mi się, że to ta jedna mała rzecz wprowadzona. Da wielkie zmiany, da wielkie rezultaty. Ta jedna mała rzecz może dać nam mega rezultaty. I dzielmy się, dziewczyny, bo <laughs> ja przepraszam, że tak dziewczyny mówię, ale to zboczenie zawodowe jest. <laughs> Do Ameryki, jak się tak nauczyłam mówić. Um, dzielmy się, bo jeśli. Ze mną by się ktoś nie podzielił i gdybym nie przeczytała w jakiejś książce, że istnieje coś takiego jak deklaracja, w ogóle bym o tym nie wiedziała. Gdyby ktoś tego w książce nie napisał, gdyby ktoś nie chciał się tym podzielić, gdyby gdzieś tam ktoś czegoś nie powiedział, też by. Wiecie, to jest właśnie to dzielenie się. Gdy się dzielimy, to się nam wszystkim mnoży. E, bo czasem nam się wydaje, że nie mamy nic do powiedzenia, że to, co chcemy powiedzieć, to już wszyscy wiedzą. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Trzeba mówić, trzeba mówić, bo wtedy po prostu rozsiewamy te wizje, ten magnetyzm, rozsiewamy hmm, tę moc, którą mamy w sobie. Całuję, pozdrawiam wszystkiego co najlepsze i zakładamy korony córki króla. <laughs> Jest taka koszulka u nas na wcześniej stawa więcej, czytaj. Uważaj, z kim zadzierasz, jestem córką króla. Bardzo mi się podoba. Zapraszam na DreamGiver, wszystkiego co najlepsze. Jeśli macie chęć na więcej dyskusji, piszcie w komentarzu i udostępniajcie, jeśli uważacie, że warto. Wszystkiego co najlepsze. Pa, pa, pa. Kurczę, jak tu się wyłącza? Czekajcie. Ha. Ej, wiecie co, nie umiem wyłączyć. Niesamowite. Bo sobie po raz. No co mam zrobić? Ej, no, jeszcze tak nie było. Aha, dobrze, bo mi tu koleżanka coś pisze na messengerze i mi przysłoniła. Już wszystko jasne. Już uciekam, całuję cudownego, wspaniałego wieczoru i mocy.